To jest pierwszy audio EM formacja informacja. Jeżeli pozwolicie, to przeczytam wam. Relacje z wykładu doktora Tanaka. Mieliśmy przyjemność gościć w Polsce dr Tanaka, jednego z czołowych lekarzy współpracujący z EMRO, EM Research Organization, i badającego działanie EMX Gold w wielu różnych schorzeniach, od atopowego zapalenia skóry przez choroby Parkinsona, choroby autoimmunologiczne i choroby nowotworowe. Na zaproszenie firmy Greenland, technologia EMSBZO, 21 października w Pałacu Kultury w Warszawie dr Tanaka wygłosił wykład pod tytułem Efektywne mikroorganizmy, życie, zdrowie, medycyna. Na początku wykładu dr Tanaka, uśmiechnięty, ubrany w elegancki kimono, robił nam zdjęcie. Dr Tanaka jest neurochirurgiem, gerontologiem. Obecnie uczy się także homeopatii i reiki. Uważa, że można łączyć medycynę naturalną z medycyną konwencjonalną. Ta ostatnia jest bardzo przydatna w nagłych sytuacjach tworzących zagrożenie życia. Natomiast w chorobach chronicznych medycyna naturalna ma większe szanse pomagania pacjentowi. Podczas wykładu dr Tanaka wielokrotnie zachęcał nas do rozwijania umiejętności dostrzegania małych sygnałów wyprzedzających każdą chorobę. Często lekceważymy je. Nasze ciało nie ustaje w działaniach mających na celu naprawianie szkód i przywracanie nas do zdrowia. Jest to naturalna siła uzdrawiania. Wszyscy jesteśmy w nią wyposażeni. Choroba jest wynikiem osłabienia tej siły. Moc uzdrawiania zmienia się zależnie od pory roku, od pory dnia oraz od podstawowych czterech elementów stanowiących głównych filary profilaktyki. Jeden pokarm. Jakość, ilość i sposób jedzenia zachęcał nas do żucia. Drugie, jelita, przemiana materia. Profesor namawiał do zadbania o dostarczanie wystarczająco dużo błonnika oraz odczytywanie sygnału, jaki wysyła do nas układ pokarmowy. Praktycznie do zwracania uwagi, jak wygląda nasza kupa. Mięśnie, trzeci. Energia witalna jest bezpośrednio proporcjonalna do ilości mięśni. Układ nerwowy, po czwartej, trzeba zwracać uwagę na poziom minerałów w organizmie. Często są wypłukiwane przez zmęczenie i stres. Dostarczają je pestki, sól, kaszy. Śmiech natomiast podnosi odporność, podobnie jak wdzięczność i radość życia. W swojej praktyce dr Tanaka zetknął się z przypadkiem, który stał się punktem zwrotnym w jego karierze. Rodzina umierającego na zapalenie płuc pacjenta poprosiła o podawanie mu EMX Gold. Preparat został mu zaaplikowany 3 razy dziennie po 10 ml prosto do żołądka. Wszystkie negatywne procesy fizjologiczne, w tym starzenie się, związane są z utlenianiem. EMX Gold dostarcza potężną ilość antiutleniaczy. Po kilku dniach pacjent wyzdrowiał. Dr Tanaka doszedł do wniosku, że to nie EMX Gold uzdrowił pacjenta, tylko jego własna moc uzdrawiania wspomagana przez ten produkt. Według dr Tanaka można porównywać działanie EMX Gold do działania kijów używanych w Nordic Walking. Pomagają chodzić, ale tylko pod warunkiem, że człowiek chodzi.
Następnie zapoznaliśmy się z konkretnymi przykładami wyzdrowień lub znacznego złagodzenia objawów, jakie nastąpiły po zastosowaniu EMX Gold. Były to opisy zaczerpnięte z praktyki lekarza, ale ujęte w sposób przystępny dla każdego, pozbawione skomplikowanej terminologii medycznej. Najlepsze wyniki regeneracji w przypadkach choroby układu nerwowego dr Tanaka uzyskał przy chorobach Parkinsona. Przy dawce 60 ml EMX Gold dziennie jeden z pacjentów odzyskał samodzielność w codziennym funkcjonowaniu, u innego występowanie symptomów świadczących o rozwoju choroby zwolniło o 45%. Można także używać EMX w chorobach autoimmunologicznych. To jest pytanie. Czy podając EMX, który wzmacnia układ immunologiczny, czy przypadkiem nie pogarszamy stan rzeczy? W sytuacji, gdzie system immunologiczny jest rozregulowany, atakuje niektóre tkanki organizmu i później stara się je naprawić, wywołując stany zapalne. I tak na zmianę. W takich okoliczności można używać EMX, złagodzi objawy zapalenia i ureguluje aktywność układu immunologicznego. Dr Tanaka opowiadał o kilku pacjentach z chorobami nowotworowymi, piersi i wątroby, w bardzo zaawansowanym stadium, u których udało się cofnąć choroby za pomocą bardzo dużych dawek EMX Gold. 150 do 500 ml dziennie, stosowanych przez kilka miesięcy. Udało się też wyleczyć kobiety cierpiące na atopowe zapalenie skóry twarzy dawkami 60 ml EMX Gold i kąpielami w EM1 połączonymi ze zmianą diety. Generalnie dr Tanaka zaleca stosowanie EMX Gold w dawkach od 30 ml do 90 ml i więcej, w zależności jak ciężki jest stan z pacjenta. Nie występują efekty uboczne i preparat może być stosowany w połączeniu z innymi lekami. Dawka dla dzieci to 1 ml na 1 kg ciała, a powyżej 20 kg dawkowanie jest jak dla dorosłych. Dobrą wiadomość dla nas jest to, że według dr Tanaki medycyna naturalna jest w Europie stosunkowo bardziej znana i stosowana niż w Japonii. Ciągle jednak podkreśla, że nie wystarczy stosować jeden produkt. Najważniejsze jest szukanie źródła uzdrowienia w środku.